Jak Państwo wiedzą, na poprzedniej sesji Wysoka Rada wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy z byłą panią skarbnik. Pani skarbnik w ostatnich dniach sama rozwiązała umowę z Urzędem Miasta bez zachowania okresu wypowiedzenia. W związku z tym jest absolutny, już niekwestionowalny wakat na tym stanowisku. Czasy, trochę o tym mówiłem już dzisiaj, czasy mamy bardzo trudne, dynamiczne i w kwestii tej wojny ekonomicznej, która toczy się wokół nas, i w kwestii kolejnych zmian w Polskim Ładzie, które mocno dotyka pieniędzy samorządowych. Proponuję Państwu kandydaturę pani Marzeny Drabek, która prawie od 30 lat pracuje w Urzędzie Miasta, pracowała i w Wydziale Geodezji, i w Wydziale Komunikacji, a od 1999 roku w wydziałach finansowo-księgowych. Tutaj dnia, mam nadzieję, dnia dzisiejszego jest kierownikiem referatu dochodów. Ma wykształcenie właściwe na Akademii Finansów w Warszawie. Z tytułem magistra ukończyła Wydział Finansów i Bankowości, kierunek finanse i bankowość w zakresie rachunkowość, i posiada też studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie prawa podatkowego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 22 radnych, 18 radnych głosowało za, 4 głosy wstrzymujące. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo Panu Prezydentowi za wskazanie mojej osoby jako kandydata na stanowisko skarbnika miasta Legionowo. Dziękuję Państwu za przyjęcie propozycji Prezydenta i powołanie mnie na stanowisko skarbnika. Postaram się w jak najlepszy sposób wykonywać powierzone mi zadania. Oczywiście liczę na współpracę z Państwem, z Panem Prezydentem, pozostałymi członkami kierownictwa oraz na dobrą współpracę ze wszystkimi pracownikami urzędu. Dziękuję bardzo.